Cześć, dzień dobry, ja mam na imię Gabi i witam Cię w kolejnym odcinku na kanale Oribani. Dzisiaj pokażę Ci moje ostatnie nowości, które zawitały na moich półkach. Mam około 20 książek. Najpierw pokażę Ci te, które kupiłam sama, później przejdę do tych, które dostałam od wydawnictw w ramach współpracy czy prezentów, więc nie przedłużając, zapraszam Cię na pokaz moich książkowych nowości. Zacznijmy od książki, na którą bardzo, bardzo czekałam. Różowa linia, jak miłość i płeć dzielą świat. To jest seria reporterska Poznańskiego, w ogóle przepiękna okładka i tutaj to tęczowe kółeczko. Ja byłam na spotkaniu z autorem tej książki, mam nawet jego podpis. No i bardzo mnie ta książka ciekawi. Jest po prostu o tym, jak queerowej społeczności się żyje, o ich problemach, o ich bolączkach. Podobno bardzo, bardzo poruszająca rzecz, więc no nie mogę się doczekać lektury. Myślę, że niedługo będę po nią sięgać, bo naprawdę jest to książka, która strasznie mnie ciekawi. Pocztówka z Mokum, 21 opowieści o Holandii, czyli w ogóle pięknie ilustrowana książka właśnie o Holandii. No ja przed wyjazdem do Amsterdamu chciałam przeczytać coś o tym kraju, ale jakoś wtedy nie znalazłam niczego, a później zupełnie przez przypadek wyskoczyła mi gdzieś ta książka, więc od razu ją kupiłam. No oczywiście jest tutaj duże skupienie na sztuce, więc nie mogę się doczekać. Mam ją ustawioną na swoim stosiku książek, które chcę przeczytać w najbliższych tygodniach, więc myślę, że niedługo uda mi się po nią sięgnąć. Oto Ciało moje, Aleksandry Pakieły. Książka, która wywołała niemałą burzę na Bookstagramie i w ogóle w literackim świecie. Mam też z podpisem autorki. Książka o zaburzeniach odżywiania, o stosunku do swojego ciała. Taka fragmentaryczna powieść, króciutka, więc jeśli już się za nią wezmę, to nie zajmie mi za dużo czasu. Ale jestem jej bardzo ciekawa, bo opinie są bardzo skrajne, więc wydaje mi się, że no dość sprawnie ją przeczytam, bo ciekawi mnie też temat właśnie zaburzeń odżywiania, jak to jest tutaj ujęte. Zobaczymy, no mam nadzieję, że to będzie po prostu dobra rzecz. Następnie mam książkę, o której nie wiem za wiele, Śmierć Viveka Odziego. To jest nasza kolejna lektura do klubu książki. Mamy tutaj Nigerię, mamy tutaj nieheteronormatywną postać. No, zobaczymy. Ta książka, widziałam, że również zbiera takie mieszane opinie. Są osoby, które są nią bardzo, bardzo zachwycone. Są też takie, które mówią, że nie bardzo, nie bardzo, więc no jestem ciekawa, a będę ją czytać już teraz. Teraz już niedługo, więc opowiem Ci o niej na pewno w podsumowaniu sierpnia. Książka, która bardzo mnie ciekawiła, czyli W domu snów. Książka poruszająca temat przemocy domowej pomiędzy dwoma kobietami. Bardzo, bardzo ciekawy temat. Podobno książka jest świetnie zrealizowana i napisana. No a do tego jest też powieścią autobiograficzną, więc mamy tutaj spory ładunek emocjonalny. Ja na tę książkę bardzo długo się czaiłam, w końcu udało mi się upolować na Vinted za jakieś niewielkie pieniądze, więc bardzo, bardzo się cieszę. W ogóle ma też przepiękną tutaj wklejkę. Bardzo się nie mogę tej powieści doczekać, bo no, brzmi jak coś, co może naprawdę bardzo mocno do mnie trafić, bo może mi się bardzo spodobać, bo no temat przemocy domowej w literaturze dość mocno mnie interesuje, a jeśli mamy tutaj właśnie motyw tej przemocy pomiędzy dwoma kobietami, no to wydaje mi się, że to jest coś, co już w ogóle bardzo rzadko znajduje odzwierciedlenie w literaturze, więc jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Książka, którą dostałam od mojej przyjaciółki niedawno, Życie Violet, przepięknie wydana powieść, o której również słyszałam wiele dobrego. Ma śliczną, kwiatową wklejkę i w ogóle ja się cały czas zastanawiam, dlaczego ta książka nie została wydana w serii butikowej Albatrosa, bo to jest to wydawnictwo, a ta książka wygląda jak powieść, która mogłaby bez najmniejszych problemów zostać w tej serii wydana, nawet okładkę ma już podobną, nie wiem dlaczego nie jest w tej serii, ale podobno piękna, bardzo przyjemna powieść, słyszałam o niej całkiem sporo, więc cieszę się, że w końcu ją mam, że dostałam i będę mogła przeczytać. Teraz będzie taka miniseria moich łupów z Vinted. Po pierwsze Pięcioro Małych Indian, książka, o której też ostatnio słyszałam całkiem sporo i jestem jej bardzo ciekawa, bo po przeczytaniu 27 śmierci Tobiego Obeda i Autostrady Łez, no ten temat rdzennych mieszkańców Kanady,
bardzo mnie interesuje, ciekawi, a tutaj mamy taką odsłonę powieściową. Raczej z tego, co widzę, książka zbiera dobre opinie, więc nie mam chyba się czego bać i będę czytać, bo no, jako przedłużenie tych reporterskich książek myślę, że to będzie dobra rzecz. Dalej mam książkę Skandynawia Halal, Islam w krainie białych nocy. Coś, co sobie dorzuciłam, bo akurat dziewczyna sprzedawała inne książki, które chciałam kupić i stwierdziłam, że to brzmi całkiem ciekawie. No trochę odległe dla mnie tematy właśnie związane z islamem, no i ze Skandynawią. Ja raczej nie czytam za dużo o tych dwóch tematach, o tym regionie i o tej religii, więc no zobaczymy, jestem bardzo ciekawa. Widzę, że tutaj mamy właśnie temat feministek muzułmańskich, społeczność queerową, więc no jestem bardzo, bardzo ciekawa, zobaczymy. W tym samym zamówieniu miałam taką krótką powieść, o której nigdy wcześniej nie słyszałam, Oskarżona, czyli historia morderczyni i podpalaczki Kari Selb. Ja nie wiem, co to jest za powieść tak naprawdę i czy to jest powieść na faktach, być może, ale nic nie wiem, nie chciałam za bardzo czytać. Spodobał mi się temat, tak właśnie te pierwsze zdania z tyłu okładki, ja, że właśnie robiłam zamówienie u jednej z dziewczyn na Vinted, a ona ją tam miała, no to stwierdziłam, że dobra, dorzucę sobie, bo kosztowała naprawdę niewiele, do tego jest cieniutka, z wydawnictwa Czarnego, więc jest szansa, że to będzie po prostu dobra, ciekawa rzecz. A trzecią książką z tego całego zamówienia, o którą tak naprawdę mi chodziło, była książka Świat sprzed mitu, czyli w sumie taki książko... katalog związany z seksistowskimi reklamami, z tym jak w ogóle wizerunek kobiety był przedstawiany w masowych mediach. Taka książka raczej do oglądania i troszkę, żeby się czegoś dowiedzieć, ale widzę, że tekstu tutaj nie ma jakoś bardzo dużo. Ale ktoś o tej książce gdzieś mówił, już nawet nie pamiętam kto, i zaciekawiła mnie, od razu ją chciałam sobie poszukać na Vinted, więc też za jakieś grosze udało mi się znaleźć. No jestem bardzo ciekawa, choć myślę, że to będzie lektura dość frustrująca i znajdę w niej sporo treści, które po prostu mocno mnie zirytują, ale chyba to dobrze, to będzie taka dobra, zdrowa irytacja, więc no, zobaczymy. Tirza z wydawnictwa Pauza, w ogóle taki grubas, ja nawet nie wiedziałam, że Pauza wydaje takie grube książki. Słyszałam, że to jest jedna z najlepszych książek Pauz i tyle mi wystarczyło. Słyszałam to od osób, których opinie o książkach sobie cenię, dlatego ja nawet nie wiem, o czym jest ta książka. Nie mam pojęcia, po prostu ją kupiłam, słysząc tylko to, że to jest najlepsza Pauza wydana jak dotąd. To mi wystarczyło, nie przeczytałam ani zdania z tyłu okładki i nie mam zamiaru, chcę tej powieści dać się całkowicie zaskoczyć, więc pokazuję, że ją mam, ale niestety nie mogę ci o niej powiedzieć nic więcej. Jak ją przeczytam, no to będę mogła wtedy się wypowiedzieć i stwierdzić, czy to jest tak dobra książka, jak o niej mówią. Moje ciało Emilii Ratajkowski, książka, która bardzo mnie rozczarowała, mówiłam o niej w podsumowaniu lipca, już ją przeczytałam i to jest jeden z ostatnich momentów, kiedy można ją tutaj u mnie zobaczyć, bo na pewno będę się jej pozbywać. Książka, która mnie bardzo rozczarowała, no ale nie będę tutaj długo o niej mówić, bo już omówiłam, co mi się w niej nie podobało w podsumowaniu czerwca i pewnie zaraz po tym, jak ten film nagram, wyląduje na moim Vinted. Teraz pokażę ci książki, które dostałam od wydawnictw. Jest ich kilka, nie jakoś bardzo dużo. Zaczynamy od książki Natalii Ojewskiej Zabiłam, którą recenzowałam we współpracy z wydawnictwem Słownym i z autorką książki. Jest osobna recenzja na moim kanale, więc tam cię odsyłam. Bardzo dobry reportaż właśnie o kobietach, które zostały oskarżone za zbrodnie ludobójstwa w Rwandzie. Dobra rzecz, naprawdę warta przeczytania i zachęcam cię do obejrzenia osobnej recenzji. Od wydawnictwa poznańskiego dostałam Bunt na Bounty, historia prawdziwa. Książka właśnie, którą czytam, tutaj taki sfatygowany frędzel mi wystaje i właśnie wypadł. Książka, która mówi o buncie na statku pod koniec XVIII wieku, czyli coś, co zazwyczaj nie jest w kręgu moich zainteresowań, ale ja w ogóle na początku myślałam, że to jest powieść, bo nie doczytałam tego historia prawdziwa, ale później jak zaczęłam o tej książce nieco więcej czytać, no to okazało się, że jest to książka na faktach plus autorki, która zbiera naprawdę bardzo dobre opinie i podobne jej książki są naprawdę dobre, ciekawe, wciągające, więc stwierdziłam, że
trochę się przełamię i przeczytam. No jestem w trakcie, dopiero na początku, ale póki co naprawdę bardzo mi się podoba. Inna książka, która również ma już swoją recenzję na kanale, Zanim wystygnie kawa od wydawnictwa Relacja. Bardzo ciepła, kameralna, nieśpieszna powieść właśnie o kawiarni, w której możemy przenosić się w czasie. Wielki hit zagranicznych mediów książkowych, w Polsce również odbiła się szerokim echem. Opinie na jej temat są bardzo różne. Moja jest raczej pozytywna. Ta książka była taka ciepła, spokojna, podobała mi się. Troszkę mi też odczarowała literaturę azjatycką, ale po więcej zapraszam Cię znów na osobną recenzję. Teraz cztery książki, które dostałam od wydawnictwa Znak. Wyznania Franny Langton, Sary Collins. Książka, która nie za bardzo mi się spodobała, to znaczy temat był bardzo fascynujący i taki, który mógł sprawić, że to będzie jedna z najlepszych powieści tego roku. Niestety wykonanie, styl autorki sprawiły, że nie spodobała mi się za bardzo, ale mówiłam już o niej w podsumowaniu lipca, więc znów zachęcam Cię do innego filmu, tutaj tylko Book Haul, więc pokazuję książki i ewentualnie właśnie odsyłam po szersze opinie. No, był potencjał niestety troszkę przez autorkę zmarnowany, ale liczę, że jeśli Sarah Collins napisze kolejne powieści, no to będą już lepsze i dopracowane pod względem stylu. Dalej Biblia Queeru, książka, którą już przeczytałam w czerwcu, więc z kolei o niej mówiłam w podsumowaniu właśnie czerwca. Przepięknie wydana książka z ślicznymi ilustracjami o queerowych postaciach, które miały jakiś znaczący wpływ na rozwój właśnie queerowej popkultury. Zbiór esejów naprawdę ciekawy, bardzo inspirujący. Jest tutaj mnóstwo takich tekstów, kultury, filmów, książek, wystaw, po które chciałabym sięgnąć po przeczytaniu tej książki, więc naprawdę jako taka inspiracja to jest naprawdę świetna rzecz. Dobrze mi się ją czytało, wiadomo, niektóre eseje lepiej, niektóre gorzej, ale generalnie trzymają poziom, więc no ja Biblię Queeru polecam, szczególnie właśnie ku takiej inspiracji, żeby troszkę głębiej wejść w tę queerową popkulturę. I teraz dwie książki od Znaku, które dostałam przy okazji tych dwóch poprzednich paczek w prezencie. Nadzy nie boją się wody, reportaż o ucieczce przed wojną. W ogóle 3 sekundy na tę okładkę, która jest absolutnie przepiękna. Ja totalnie mogłabym mieć w swoim sklepie Notes, który ma taką okładkę. Fantastyczna. Książka, której jeszcze nie czytałam, właśnie o uchodźcach, o uciekaniu przed wojną. Widzę, że tutaj blurba ma Jagoda Grundecka, więc no jestem bardzo, bardzo ciekawa. Słyszałam o tej książce i cieszę się strasznie, że akurat wydawnictwo postanowiło mi ją wysłać, bo no zaciekawiła mnie bardzo, bardzo mocno, więc jak przeczytam, to oczywiście Ci tutaj o niej opowiem, ale mam nadzieję, że to będzie naprawdę fantastyczna lektura. Drugim prezentem była książka z takiego nurtu Girl Power, Moje Piękno, Moja Sprawa, również świetnie wydana, w ogóle te kolory właśnie różowo, żółto-pomarańczowe, świetnie i są utrzymane tutaj przez całą książkę. Bardzo ładnie wydana. Właśnie o ciele, o tym jak stawiać granice, o tym jak postrzegać swoje ciało. Wydaje mi się, że to będzie naprawdę fajna książka, szczególnie dla młodszych odbiorczyń, ale ja też chętnie ją przeczytam, bo jestem ciekawa, co się teraz wydaje właśnie dla młodych dziewczyn. Autorką jest Florence Given. To jest, z tego co się zorientowałam, całkiem popularna influencerka, o której ja nie słyszałam, bo to już właśnie chyba nie moja banieczka wiekowa. No ale na pewno będę czytać, bo po prostu jestem ciekawa, co tam w trawie piszczy w tej literaturze dla młodych kobiet. I ostatnia książka to książka od Empik Go, gdzie ja się kończę, tam ty się zaczynasz. To jest taka młodzieżówka, w której mamy zamianę ciał. Chłopak z dziewczyną zamieniają się każdego dnia na nowo w swoich ciałach, a jednocześnie zawierają taki pakt, żeby zdobyć serce osób, które im się podobają. No, taka młodzieżówka. W ogóle jest przepiękna ta okładka. Naprawdę bardzo mi się podoba. Taka trochę gwieździsta, ale te kolory to są totalnie mój vibe. Więc no, może coś, po co nie sięgam zazwyczaj, ale od czasu do czasu lubię sobie też po takie książki sięgnąć, więc będzie jak znalazł. To już wszystkie książki, które miałam Ci tutaj do pokazania. Jak widzisz, troszkę ich było, ale no część właśnie to są współprace, więc nie mam aż takich wielkich wyrzutów sumienia. Daj mi koniecznie znać, czy coś z tych książek, które Ci pokazałam, Cię zainteresowało. Jeśli tak, to która? Co polecasz mi z tego stosiku? Po co mam sięgać w pierwszej kolejności? A tymczasem ja bardzo dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!